Cześć, ja jestem Willy i witam Was w kolejnym odcinku Tajemnic i Ciekawostek z Google Maps. Dzisiaj zaczniemy naprawdę mocno, dlatego że udamy się na koniec świata. To jest coś, co naukowcom nie mieści się w dupie, natomiast ja nie jestem naukowcem, więc mogę sobie po prostu tutaj wpisać koniec świata. No i okazuje się, że koniec świata znajduje się w Polsce. Tutaj dla jasności to nie jest jakaś pineska dodana przez użytkownika, to jest faktycznie miejsce w Polsce, które nazywa się Koniec Świata. Zobaczmy, jak to wygląda z bliska. Opuścimy się tutaj na widok ulicy. No i widzimy, są jakieś zabudowania, tak więc wychodzi na to, że ludzkość już osiedliła się na końcu świata. Tutaj nawet widzimy jakiegoś człowieka. Pewnie musi być nieźle zdziwiony, no bo wyniósł się aż na koniec świata, mimo to nie ma świętego spokoju. Jakieś dziwne samochody z kamerami przyjechały, zaatakowały jego wioskę i tutaj robią zdjęcia. I ogólnie tu też są jacyś ludzie. Dużo jest tutaj ludzi jak na koniec świata. Czytałem na Wikipedii, że tutaj jest oficjalnie zameldowana tylko jedna osoba, ale to pewnie te dane są po prostu nieaktualne, no bo tutaj ewidentnie jest więcej ludzi. Jesteśmy na miejscu, to jest koniec końca świata, o czym mówi ta tabliczka. Ona jest bardzo przekonująca, bo zauważcie, że tutaj jeszcze można by pojechać dalej i coś zobaczyć, ale już tutaj auto Google'a nie pojechało. No pewnie przeczytali napis koniec świata, no to koniec świata to koniec świata, chuj z tym, nie ma co dalej kamerować. Ta tabliczka to jest też ciekawa sprawa. Oglądałem wywiad z wójtem gminy, w której znajduje się koniec świata i on mówił, że 3 razy ona była podpierdolona, no i musieli jakoś ją przymocować specjalnie do ziemi, żeby Polacy nie mogli jej ukraść. No a tak poza tą tabliczką, no to za dużo rzeczy na tym końcu świata nie ma. No ale to może też wynikać z tego, że to jest stare zdjęcie, bo jak sobie zobaczymy tutaj na zdjęcia, no to widzimy, że koniec świata został odpicowany. Mamy jakąś chatkę, mamy ognisko. No fajne miejsce na wycieczkę, osobiście polecam się tutaj udać, tylko nie podpierdalajcie tabliczek. Przenosimy się do Szkocji, do miejscowości Glasgow. Widzimy tutaj pomnik przedstawiający jeźdźca na koniu. No i to byłby taki pomnik, jakich są tysiące na świecie, gdyby nie jeden mały detal, czyli ten pachołek, który znajduje się na jego głowie. No można by pomyśleć, że to jest jakaś sztuka nowoczesna, ale okazuje się, że nie. No bo niby tak powinien ten pomnik wyglądać. To jest postać historyczna, jest to pierwszy książę Wellington. No i jeśli spojrzymy sobie na jakieś tam dane historyczne, no to on nic na głowie nie nosił. A nawet jakby nosił, no to nie wiem, może jakaś korona, coś takiego, ale raczej nie pachołek. Tak więc czemu on wygląda tak? Albo tak, czasami nawet jego koń ma pachołek na głowie. Tutaj w ogóle, patrz, jaki zajebisty, wielki pachołek. Tutaj książę Wellington założył nowoczesną koszulkę, a tutaj otrzymał chyba wszystkie pachołki, jakie były dostępne w całym mieście. Nie wiadomo kiedy i dlaczego po raz pierwszy ktoś ukoronował księcia Wellingtona, no ale takie przypadki już się zdarzały w latach 80. Dlaczego ktoś postanowił to zrobić, no to nie wiadomo, ale można się domyślać. No przyjmuje się, że po prostu szedł ktoś najebany przez miasto, zobaczył, wow, ale zajebisty pomnik. Jedyne co mu brakuje to jakiegoś pachołka na głowie, wdrapał się, postawił pachołek. Potem ludzie to podchwycili, no i za każdym razem jak ktoś go zdejmował, no to wstawiali go na nowo. Jeszcze z takich ciekawych rzeczy, to kilka lat temu miasto Glasgow postanowiło ulepszyć swój system do monitoringu. Wydali ponad 1 000 000 funtów na to, więc mówimy tutaj o takim dosyć skomplikowanym systemie, który ma na przykład funkcje, które pozwalają wykrywać jakieś podejrzane sytuacje. Na przykład, kiedy tłum ludzi gromadzi się w jakimś miejscu albo ktoś znajduje się tam, gdzie nie powinien. No i postanowiono właśnie wykorzystać pomnik księcia Wellingtona do tego, żeby wykrywać ludzi, którzy stawiają tam pachołki. Nie wiem, jak aktualnie to wygląda, czy dalej monitorują to i czy coś z tym robią, ale no chyba nie, no bo nawet jak zobaczycie sobie na aktualne zdjęcia, no to książę Wellington jest ukoronowany. Jeszcze przy okazji, jak już ruszyliśmy temat monitoringu, to wam pokażę coś ciekawego. To jest chińska szkoła. W niektórych chińskich szkołach mają systemy, które sprawdzają, czy się opierdalacie. Widzicie tutaj tych na czerwono, tu koleś chyba coś na telefonie pyka, więc ciekawa sprawa. Ale to jest jeszcze, wiecie, taki podstawowy poziom. To, co oni odpierdalają w niektórych szkołach, oni mają jakieś opaski, które analizują fale mózgowe. Pojebana sprawa, naprawdę, nie? Mają potem jakieś statystyki i inne rzeczy. W Polsce raczej takiej technologii nie znajdziemy. Tutaj co najwyżej będzie jakiś dziennik elektroniczny, który tam cały czas się wiesza i śmierdzi gównem.
No i może to i dobrze. Jeszcze wracając do pomnika księcia Wellingtona, to w GTA 3 możemy znaleźć pomnik, który także ma pachołek na głowie, więc pewnie jest to nawiązanie do niego. Kolejnym miejscem, które dzisiaj odwiedzimy, będą Gliwice. Znajdujemy się na Alei Korfantego. Możliwe, że nie kojarzycie tego miejsca, ale jestem pewien, że kiedyś już je widzieliście. Dlatego, że to właśnie tutaj, gdzieś tam, w tym miejscu, odbył się jeden z najbardziej poruszających wywiadów w historii naszego kraju. Przypomnijmy sobie go. Tam się mieszkańcy Gliwic, gdzie spędzą Sylwestra w tym roku? Jak spędzi Sylwestra? Będę grał w grę. A w jaką? Tomb Raider. Okay, absolutnie fenomenalny wywiad, krótko, zwięźle i na temat. Nawet po tym końcowym spojrzeniu on po prostu wie, jak bardzo zdominował zadane mu pytania. Jest jedna rzecz, która w tym wywiadzie zawsze mnie zastanawiała. Posłuchajmy jeszcze raz. Gdzie spędzi Sylwestra w tym roku? Jak spędzi Sylwestra? Moje pytanie jest, co on chciał na początku powiedzieć? Bo nie wiem, czy chodziło mu w dupie, czy w domu. To jest zagadka, odkąd pierwszy raz to usłyszałem, to mnie zastanawiało, jaka jest prawda. Będę grał w grę. Będę grał... Nie mam pojęcia. Specjaliści od języka polskiego mogą pisać w komentarzach, jakie to było słowo, ale wydaje mi się, że to jest jedyna osoba, która zna odpowiedź na to pytanie. A teraz udajemy się na wycieczkę po Stanach Zjednoczonych. W oddali możemy zobaczyć samochód, który próbuje nas dogonić, zbliża się do nas. No i im jest bliżej, tym bardziej podejrzanie wygląda. Już tutaj z tej odległości widać, że z nim ewidentnie coś jest nie tak. Cały ten samochód jest oblepiony maskotkami Disneya. Głównie myszka Mickey, ale jest też myszka Minnie, Goofy, Kaczor Donald, Daisy. No dużo maskotek, widocznie są to jacyś fanatycy Disneya. Zobaczcie sobie w ogóle na te zakazane gęby, które siedzą w samochodzie. Może trochę dziwne skojarzenie, ale mi się to kojarzy z filmem Smakosz. Tam na początku była scena, gdzie główni bohaterowie jadą samochodem i za nimi jedzie taki psychopata w ciężarówce. No i tutaj też mamy psychopatów, może trochę innych. No, zniknęli. Aha, dobra, może samochód Google tutaj zjechał. Nie? Nie wiem, czemu zdjęcie się tutaj urwało. Może ten psychopata dopadł kamerzystę, nie mam pojęcia. Ale w ogóle Disney mógłby zrobić adaptację Smakosza w disneyowych klimatach właśnie z tym samochodem. Znajdujemy się w miejscowości Łaziska Górne. Jak tutaj można zauważyć, jesteśmy przy pobliskim Auchanie. Zrobiliśmy zakupy i chcielibyśmy je teraz zawieźć do domu. Niestety tutaj to jest trudniejsze niż w innych miejscach w Polsce, dlatego że no, ten teren jest opanowany przez jakiś gang młodocianych recydywistów. Nie wygląda to wszystko za dobrze. Widzimy, że gang jest nieźle uzbrojony. Mamy broń palną, mamy broń białą, tak więc są przygotowani na wszystkie okoliczności. No i zobaczmy, jak to się wszystko dalej potoczyło. Jakimś cudem samochód zdołał ich wyminąć, no ale oni łatwo nie odpuszczają. Rzucili się w pogoń za samochodem. No i to było ostatnie ujęcie, jakie zostało wykonane. To już widzimy ujęcie w innym czasie. Co się tutaj stało, możemy się tylko domyślać, ale prawdopodobnie wszystkie zakupy z Auchanu zostały zajebane. Oczywiście to nie jest tak, że tylko robienie zakupów w Auchanie jest takie niebezpieczne. Tutaj jesteśmy pod Biedronką. Wydawałoby się, że jedyne co tutaj spotkamy, to jakiegoś żula, który będzie chciał 2 złote, ale no, okazuje się, że jednak nie. Tutaj także jakieś gangi grasują, uzbrojone w karabiny. Przy okazji zobaczcie, co ja znalazłem koło Biedronki. Co to jest za dziwadło, mi powiedzcie? Wygląda jak z jakiegoś filmu science fiction. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Gorzów Wielkopolski, no. Nie wiem, Tesla chyba nie mieszka w Gorzowie Wielkopolskim, więc nie wiem, czemu tutaj takie dziwne konstrukcje się znajdują. To wygląda jak, no nie wiem, jakieś urządzenie, które tutaj ściąga pioruny i gdzieś tam w środku leżą trupy i są zmieniane w zombie. Nie wiem, może tak mi się tylko wydaje. Jak ktoś z Gorzowa to ogląda, no to może w komentarzach nas wszystkich oświecić, co wy tutaj odpierdalacie. Tutaj widzimy tabelę, która przedstawia, ilu turystów z poszczególnych państw odwiedza każdego roku Bułgarię. I widzimy, że niemal 500 000 Polaków także się tutaj pojawia, więc nie ma co Polaków ignorować. Jeśli tylko wiemy, jak zachęcić Polaka, żeby zrobił zakupy w naszym sklepie, to możemy zarobić na tym niezły hajs. Tutaj właściciele tego kebaba chyba doszli do takiego wniosku, bo mamy napis zajebisty kebab. Jeszcze tutaj były jakieś
materiały, o proszę bardzo, zajebisty kebab, jest podolski. No i to na pewno działało, mam na to dowód, bo zobaczcie sobie na ten supermarket, który niczym się nie wyróżniał. To jest rok 2015, przechodzimy do 2019 i jest już zajebisty market. Mamy oczywiście tutaj Lewandowskiego, tak więc no Poland Strong. Dobra, no to tyle byłoby tego pierdolenia na dzisiaj, do zobaczenia w kolejnym odcinku, cześć!